faktycznie dziwne uczucie. Przede wszystkim inna szatnia, inne wejście, także no, jestem przyzwyczajony do innych rzeczy, także, ale bardzo, bardzo sympatycznie, kibice miło mnie przyjęli, także też dobrze tutaj się czuję, no faktycznie wróciłem do domu, także ciężko się czuć tutaj źle. Każdy zespół w Plus Lidze jest groźny, także ciężko powiedzieć, że ten jest lepszy, czy ten jest gorszy, bo każdy gra na 100% i jak wyjdzie mecz, to tak naprawdę może wygrać każdy z każdym, co Liga już w tym roku pokazała. Była możliwość zrobienia sensacji w tym pierwszym secie, ale te no, dwa błędy w końcówce, no, to sprawiło jednak tutaj klasa Rzeszowa jest taka, że oni by pewnie wykorzystali tę sytuację, no nam się nie udało. Pierwszy set chyba był kluczowy tak naprawdę dla losów meczu, chociaż nie poddaliśmy się na pewno po tym pierwszym secie. Mieliśmy swoje szanse, chyba 14-9 prowadziliśmy i to był taki dosyć komfortowy wynik. Natomiast no zdecydowanie Rzeszowa cały czas zagrywała bardzo mocno i to też to 14-9 też wynikało z tego, że jednak na początku Rzeszowa dużo się myliła w tej zagrywce, a my troszeczkę odrzuciliśmy od siatki, parę razy fajnie wyblokowaliśmy, skontrowaliśmy i generalnie to myślę, że był taki klucz do naszego grania. Statystycznie Rzeszowa jest najlepiej zagrywającą drużyną w lidze po tej pierwszej rundzie i szczególnie tutaj na Podporą, bo jakość zagrywki często się przekłada, jak mówimy, czym się różni w siatkówce meczu siebie na wyjeździe. Dwoma elementami zawsze, zagrywką i przyjęciem. Cieszę się, że miałem możliwość pierwszy raz zagrania od początku i jeszcze na dodatek taka miła niespodzianka jak statuetka MVP, to wiadomo, to jest taki dodatek, ale na pewno taka rzecz, która motywuje do dalszej pracy. Wyjeżdżamy z Rzeszowa z podniesioną głową. Cieszymy się, że nasza gra wygląda coraz lepiej. Na razie zajmujemy może niechlubne 15 miejsce w tabeli, ale myślę, że jeżeli będziemy robić cały czas postępy, to nasza pozycja będzie coraz wyższa.